Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości z okazji Dnia Papieskiego. Proszę Państwa, może kilka słów tytułem wstępu. Dzień Papieski został właściwie ogłoszony w roku 1999. To było tuż po wizycie papieża w Polsce, po pielgrzymce papieża do Polski i został ustanowiony ten dzień z okazji no, dla nas bardzo ważnej, że w ten sposób uczciliśmy to, że Polak został papieżem, że Polak jest papieżem, że mamy swojego papieża. A więc dzień czczący pontyfikat papieża Jana Pawła II. Dzień papieski przebiega zazwyczaj w takich czterech warstwach. Pierwsza to oczywiście warstwa duchowa. Druga warstwa to jest warstwa intelektualna. Jest również warstwa związana z, no, artystyczna, nazwijmy ją może tak. No i warstwa charytatywna. Tego dnia w całej Polsce odbywają się zbiórki publiczne, zbiórki charytatywne na Fundację Nowego Tysiąclecia, Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja ta zbiera pieniądze dla młodych ludzi, na stypendia dla ludzi, którzy dzięki tym stypendiom mogą realizować swoje marzenia, swoje plany związane między innymi ze studiowaniem, czy to w Polsce, czy za granicą. W roku 2002, kiedy to papież był w Polsce po raz ostatni z pielgrzymką, wtedy ogłosił, że ta pielgrzymka upływa pod hasłem takim, jakie tutaj dzisiaj nam przyświeca, mianowicie Bożego Miłosierdzia. Stwierdził papież, że Boże Miłosierdzie w obecnym czasie jest bardzo potrzebne całemu światu, potrzebne jest Polsce i w zasadzie potrzebne jest każdemu człowiekowi. Bardzo pięknie na temat Bożego Miłosierdzia wypowiedział się prymas tysiąclecia i ja może nie będę cytować tej wypowiedzi, natomiast chciałam ogólnie oddać jakby sedno sprawy. Wydaje mi się, że to, co powiem, będzie akurat właśnie ujmowało to, co jest najważniejsze. Mianowicie powiedział takie dwie rzeczy, które mnie szczególnie jakoś tak ujęły. Pierwsza, że okazywać miłosierdzie człowiekowi drugiemu to nie polega na tym, że będziemy powiedzmy się nad nim litowali czy współczuli, tylko to miłosierdzie musi przejść najpierw przez nasze serce i dojść do naszych rąk. Czyli musi wejść w czyn. Musimy po prostu wcielić się w życie. Musimy umieć pomagać, dawać. I drugie takie określenie, które też bardzo mi utkwiło w pamięci, dotyczące właśnie miłosierdzia, że możemy dawać dużo drugiemu człowiekowi, ale dawać w taki sposób, że sprawimy mu tym dawaniem ból, że nie damy mu radości. Natomiast możemy dać bardzo niewiele, ale dać w taki sposób, że ten człowiek poczuje radość i będzie miał wrażenie, że rosną mu skrzydła u ramion. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski po raz 16 w Polsce. Za chwileczkę wystąpią przed nami artyści z Wróblińca. Pytałam, jak mam zapowiedzieć. Powiedziano mi, żebym zapowiedziała koncert, a więc zapraszam Państwa serdecznie na koncert z okazji Dnia Papieskiego. Wystąpią przed nami uczniowie, nauczyciele, rodzice i cała rzesza osób zaprzyjaźnionych ze szkołą we Wróblińcu. Życzę Państwu przyjemnych, może to nawet za mało powiedziane, życzę Państwu wysokich, jak najwyższych porywów, jeśli chodzi o odbiór tego, co za chwileczkę usłyszymy i zobaczymy. Mam nadzieję, że przeżyjemy coś wspaniałego. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam artystów. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. W imieniu całej społeczności uczniowskiej Gimnazjum we Wróblińcu witamy wszystkich bardzo serdecznie na koncercie papieskim, który poprowadzą Maria Girus, Julia Banasiak, Dobrusia Adamczewska, Jan Ki i Konrad Pachura. Niespełna dwa tygodnie temu obchodziliśmy 16 Dzień Papieski pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Dziś chcemy jeszcze raz zasmakować się tajemnicą i obliczem Bożego miłosierdzia oraz spróbować ujrzeć Jego wartość w naszym codziennym życiu. Dziś chcemy na nowo zadać sobie pytanie, co to znaczy być miłosiernym? Czyż nie to, że podajemy komuś spragnionemu kubek wody lub uśmiechamy się do człowieka, który na co dzień nas denerwuje? Czyż nie to, że przyszliśmy dzisiaj tutaj, wyłączyliśmy telewizor, komputer, a może nawet i nasz telefon? Czyż nie to, że zgromadziliśmy się tutaj, aby przeżyć inaczej ten zwyczajny piątkowy wieczór, pochylając się nad najpiękniejszym przymiotem Boga, jakim jest miłosierdzie? Święty Jan Paweł II wielokrotnie mówił, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. My dzisiaj chcemy realizować jego nauczanie i dzielić się z Państwem swoimi talentami, które dał nam Bóg. Natomiast święty Augustyn powiedział kiedyś, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Mamy nadzieję, że ten nasz rozmodlony śpiew usłyszy z niebieskiego okna święty Jan Paweł II i udzieli nam pasterskiego błogosławieństwa. Życzymy wszystkim samych wzniosłych wrażeń.
drodzy bracia i siostry, musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce. Na początku warto podkreślić, że jednym z głównych wymiarów pontyfikatu świętego Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi, jak i światu Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Kolejnymi okolicznościami ważnymi z punktu widzenia tegorocznego Dnia Papieskiego były troska świętego Jana Pawła II o przebadanie objawień siostry Faustyny Kowalskiej, zatwierdzenie kultu Bożego Miłosierdzia, wreszcie konsekracja bazyliki na krakowskich łagiewnikach oraz wiekopomny akt zawierzenia światu Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 roku. Padły wtedy znamienne słowa zawierające hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może? Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Thank you.
jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia, mówił święty Jan Paweł II. Najpiękniejszym świadkiem Bożego Miłosierdzia była i jest święta siostra Faustyna Kowalska, dzięki której świat usłyszał o niezgłębionym miłosierdziu Boga. W dzienniczku, który napisała, znajdujemy bogactwo myśli, poetycznych uniesień i niepodważalnych prawd o Bożym Miłosierdziu. Posłuchajmy, jakimi słowami modliła się ta wielka święta. To pomóż mi, Panie, aby moje oczy były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźni. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, abym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopomóż mi, Panie, aby moje ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała dobrze czynić bliźniemu, a na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, Panie, by nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszył z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz. Amen.
Tegoroczny 16 Dzień Papieski jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka zawarty w cytowanym już dokumencie. Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga. Tajemnica Bożego Miłosierdzia jest w tym roku najważniejszym duszpasterskim priorytetem Ojca Świętego Franciszka, który ogłosił Rok Miłosierdzia Bożego oraz hasło Światowych Dni Młodzieży. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Posłuchajmy hymnu Światowych Dni Młodzieży w wykonaniu trąb jerychońskich, wokalno-instrumentalnego w zespołu naszego gimnazjum. Thank you.
Ta pieśń to wielki kunszt, piękna poezja, wzniosłe słowa. Poezja i literatura były również bardzo bliskie Karolowi Wojtyle. Zamiłowanie do literatury przejawił Wojtyła już w czasach gimnazjalnych. Wówczas intensywnie przyswajał lekturę klasyków polskiego romantyzmu. Twórczość literacka Karola Wojtyły, Jana Pawła II, nie jest łatwa ani w oryginale, ani w przekładzie. Lektura ta bowiem wymaga od czytelnika pewnego wysiłku umysłowego i duchowego, jakoby współpracy z samym autorem, a często nawet wyjrzenia w głąb siebie. Bywa nieraz, że w ciągu rozmowy stajemy w obliczu praw, dla których brakuje nam słów, brakuje gestu i znaku, bo równocześnie czujemy, żadne słowo, gest ani znak nie uniesie całego obrazu. Poezja Karola Wojtyły ma bardzo bogatą tematykę. Jest to medytacja poety o Bogu, człowieku, ludzkich relacjach, o sakrum, pracy, śmierci, rodzinie, o ludzkich wartościach i walce indywidualnego sumienia. Wiersze Wojtyły opisują momenty egzystencjalne związane z ludzkim istnieniem, a zarazem pokazują dramat życia człowieka. Posłuchajmy poezji świętego papieża, dziś w wersji śpiewanej w wykonaniu naszych uczennic. Najprostsze, najłagodniejsze i tłumy.
Wojtyła wiele miejsca w swojej poezji poświęcał miłości. Miłości, którą jest sam Bóg. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w której nie ma nic fali huczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa. I tą światłością po nieosrebrzonych liściach tchnie. Więc w tej ciszy ukryty ja, liść oswobodzony od wiatru. Już nie troskam się o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Jan Paweł II, jak i obecny papież Franciszek widzieli w nas, młodych, prawdziwe piękno. Piękno, które otwiera się w nas poprzez osobę Chrystusa. Nie pozwolimy, aby ktoś nam wmówił, że dzisiejsza młodzież jest arogancka, niekulturalna i egoistyczna. Jesteśmy piękni pięknem Boga, który otwiera nasze oczy i serca na ludzką krzywdę. Thank you.
piękna, które każdy młody człowiek ma w sobie, papież Franciszek dostrzega również wiele niebezpieczeństw, a wśród nich tak zwane uśpienie i wegetację, poprzez spędzanie młodego jeszcze życia na kanapie, przed ekranem komputera czy telewizora, ze słuchawkami na uszach i komórką w ręku. Mówił o tym podczas Światowych Dni Młodzieży. Niech jeszcze raz jego słowa wybrzmią, tym razem na tej sali Ośrodka Kultury w Miliczu. Nasza młodzież chce również realizować nauczanie Ojca Świętego. Z tej też przyczyny powstała ta pieśń. Muzyka bowiem pomaga uczynić świat lepszym i bardziej wartościowym. Usłyszeliśmy kilka niezwykle mądrych myśli papieża Franciszka. Niestety nie możemy już usłyszeć równie dosadnych słów świętego Jana Pawła II. Nie ma już z nami papieża Polaka. Nie ma tu, na ziemi. Lecz my gdzieś czujemy jego obecność. Mamy w sercu jego nauczanie, jego wskazówki i rady. Thank you.
gdy nadzieja beznadziejnie gasła w nas. Zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarny wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w mysiej dziurze strach się skrył. Więc żegnała cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Zostań z nami. Zostań z nami. Zostań z nami. Nami. Jeszcze wiele w nas zwątpienia, jeszcze tyle do zrobienia, by wolności pieśń wyśpiewał srebrny dzwon. Dodaj siły nam i wiary, że porządek runie stary i opuści podłe kłamstwo prawdy tron. Niech twe proste, mądre słowa porządkują chaos w głowach, gdzie wtłaczano go od wielu, wielu lat. Ucz, jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać i jak w sercu cały można zmieścić świat. Pokazałeś, jak nie cofać się przed złem, jak się wspinać, niosąc ciężki życia krzyż. Twoja słabość złem zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć Pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr, w oczach mamy postać białą tak jak śnieg i wołanie błądzi pośród Tatr. Zostań z nami. Niech twe proste, mądre słowa porządkują chaos w głowach, gdzie wtłaczano go od wielu, wielu lat. Ucz, jak innych nieść brzemiona, jak słabości swe pokonać i jak w sercu cały można zmieścić świat. Zostań z nami. Zostań z nami.
za tym człowiekiem, który kruszynę chleba podnosi z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba? Tęsknię mi, Panie, za tym człowiekiem, który winą dużą nazywał bezużyteczne działania, bo nikomu nie służą. Tęsknię mi, Panie, za słowem Jego z okna ambony, za tym najprostszym wyznaniem, niech będzie pochwalony. Tęsknię mi, Panie, tęsknię mi jeszcze do Jego pogody, do Jego miłości w każdym spojrzeniu, do Jego uśmiechu, co świat rozpromieniał. Tęsknię mi, Panie, chociaż wiem, że tam będzie szczęśliwy. Odpocznie pielgrzym tęskniący za domem. Jego okręt nareszcie dopłynie i poczeka na nas idących za nim. Powiedz
Niech ten koncert będzie dowodem tego, że pamiętamy o papieżu Polaku, który odmienił oblicze ziemi, który odmienił nasze, jakże często zatwardziałe serca. Dziękujmy Bogu, który jest sprawcą tego dzisiejszego spotkania. Prośmy Go również o błogosławieństwo dla nas wszystkich oraz o łaskę bycia miłosiernym w szkole, w pracy i w każdym miejscu, w którym się znajdziemy. Współpracy, jedności i solidarności, trzy podmioty tworzące szkołę, a więc nauczyciele, uczniowie, rodzice, a także przyjaciele gimnazjum we Wróblińcu zaśpiewają ulubioną pieśń oazową papieża Polaka, Barkę,
która prowadziła go przez cały jego pontyfikat. Prosimy wszystkich o włączenie się do wspólnego śpiewu. Thank you.
Dziękujemy wszystkim za uwagę i oddajemy głos pani dyrektor. Chciałam tylko państwu przedstawić tych wspaniałych artystów z naszej szkoły i przyjaciół naszej szkoły. Myślę, że nie pominę nikogo i uda mi się to zrobić. Po kolei uczniowie naszej szkoły. Paulina Surma, Paulina Wsiu, Paulina Pakuła, Kasia Oleś, Nikola Wołos, Karolina Majczak, Martyna Miszkiewicz, Julia Łuczak, dobrze, to też stres, Ewelina Porębiak, gościnnie Agata Piec, ale zawsze z nami, absolwentki naszej szkoły, niezmiernie wdzięczni jesteśmy, że zawsze z nami jesteście, Anita Wąsik, Klaudia Grzegorska, Milena Małysz. Przyjaciele szkoły, pani dr Maria Czajkowska, Wiesław Kowalczyk, Renata Chęciak, rodzice Justyna Frankiewicz, Renata Kwaśniewska, pani Katarzyna Łuczak i pani Małgorzata Rajkiewicz. Panie nauczycielki, Grażyna Orzeszyńska, Dorota Piec, Jolanta Karbowiak, Agnieszka Wąsik i pod okiem wspaniałych mistrzyń uczniowie i my wszyscy byliśmy przygotowywani. To pani Małgorzata Wysocka, pani Sylwia Kurmanek, pani Ania Majczak, zapraszam też tutaj. Nie mogę pominąć recytatorów, zapraszam na środek jeszcze raz. Kamila Małysz, Wiktor Bielski, Aleksandra Macholak, Monika Bielecka, Roxana Grzęda, Jakub Jędrzejak, Roxana zapraszam, ukłonić się tu ładnie, tak, Jakub Jędrzejak. Co prawda prezenterzy prowadzący przedstawili się, ale przypomnę państwu, a jeszcze Jan Marcinkowski, nasz mistrz. Proszę, Jasz, bardzo przepraszam, najważniejsza osoba, najlepszy był, najważniejszy głos tutaj. I prowadzący jeszcze raz zapraszam, Dobrusia Adamczewska, Julia Banasiak, Maria Girus, Janki, Konrad Papuła. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Myślę, że nikt z państwa nie żałuje swojego czasu na tą ucztę duchowo-artystyczną. Dziękuję bardzo. Dyrektor w swojej skromności zapomniała jeszcze wymienić siebie przecież tak pięknie, bo ze wszystkimi śpiewałam, tak? My wszyscy dziękujemy za przepiękny koncert. Myślę, że będę wyrazicielką wszystkich osób siedzących na widowni, że poziom artystyczny był bardzo wysoki. Gratulujemy bardzo serdecznie, z całego serca. Wielkie brawa należy się również olbrzymich pracy wszystkich, którzy tutaj dzisiaj się przed nami zaprezentowali. Proszę państwa, jeszcze raz przypominam, wystąpił przed nami zespół ze szkoły we Wróblicu, z gimnazjum, rodzice, no już powiem w kolejności wszystko jedno, prawda, jakie wszyscy jednakowo zasłużyli. Rodzice, dzieci, nauczyciele, zaprzyjaźnione osoby. Bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy i pozwolę sobie na ręce pani dyrektor taki skromny dar, czyli po prostu kwiatuszki przekazać dla wszystkich na ręce oczywiście jednej osoby, pani dyrektor zawiadowcy. I ja teraz może jeszcze na marginesie chciałam tak od siebie coś powiedzieć. Takie dwie rzeczy. Pierwsza, myślę, że takiego zespołu wokalno-instrumentalnego, jaki ma gimnazjum we Wróblińcu, no i oczywiście takiej muzyczki, takiej osoby, która tak przepięknie przez całe lata, bo przez wiele lat obserwuję dokonania,
mówię o pani Małgosi, to myślę, że może pozazdrościć każda szkoła. Naprawdę z czystym sumieniem. Brawo! Zespół Trąby Jarochońskie. I drugie takie nieformalne spostrzeżenie. Siedziała obok mnie pewna pani, która pod koniec powiedziała do mnie: wie pani co, ja przez cały ten występ miałam ciarki. To też o czym świadczy.